Cześć, ja jestem Kin, a to jest podsumowanie czytelnicze grudnia i stycznia 2023-2024. Na przełomie przeczytałam trochę książek i pierwsza z nich to książka, którą czytałam na miesiąc, niemiecki u kursywy, u Natalii i nazywa się Rozmyślania nad Christą T. Napisała ją Christa Wolf w latach 60. To była taka nerdowska pisarka, która na początku była, no jak wiele osób, zafascynowana socjalizmem, w pełni hura optymistyczna, a później właśnie zaczęła pisać książki, które trochę rewidują jej poglądy wcześniejsze. I widziałam takie opinie, że książki Christy Wolf to były takie jedne z pierwszych posiadających rzeczywiście literacką wartość z NRD. I na czym polegała jej antysocrealistyczność akurat tej książki? Christa Wolf postanowiła napisać książkę o kobiecie, takiej everymence, która nie zrobiła nic wspaniałego dla systemu. Jej życie było zupełnie nieciekawe i nieprzykładne. I pisząc o tej swojej koleżance, jednocześnie pisze o całym pokoleniu. W pewnym sensie tak rzeźbi to pokolenie dobrych socrealistów wokół tej jednej postaci niezbyt socrealistycznej, nieszczególnie przystającej do społeczeństwa. Było to dla mnie ciekawe, bo chociaż ten socjalistyczny hura optymizm jest podobny do polskiego, to podszyty jest innymi emocjami i o tych emocjach, z którymi nowe pokolenie powojenne wchodziło właśnie w socjalizm, również Christa Wolf pisze w Christie T. Inną ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że Christa T jako postać nie istniała, została wymyślona przez autorkę, natomiast do książki zostały wplecone prawdziwe fragmenty pamiętników, prawdziwe listy i czytelnik może zastanawiać się, w takim razie, kto napisał te listy? Czy to może Christa Wolf pokazuje nam inną stronę siebie? Gdzie kończy się Christa Wolf, a gdzie zaczyna Christa T? A też treść tych rozważań o Christie była dla mnie ciekawa, bo od samego początku autorka zadaje takie jedno bardzo kluczowe pytanie, czyli jak pisać o czymś prawdziwie, szczególnie jeśli się było częścią czyjegoś życia, albo częścią jakiegoś okresu w historii. Jak wyjść poza siebie i opisać tę rzecz taką, jaka była. Za to, czego nie ma w tej książce, to fabuły. Absolutnie żadnej. Mamy wspomnienia, przybłyski, epizody, w których Christa Wolf, a raczej narratorka, wspomina Christę T. Natomiast wydarzeń, które są spójne, dokądś prowadzą, tego się nie spodziewajcie w tej książce. Nie spodziewajcie się też emocjonalnego zaangażowania. Nie jest ona angażująca emocjonalnie. To jest tak naprawdę to, co nam mówi tytuł. Rozmyślania, trochę refleksji i być może te refleksje mogą z wami zarezonować i tyle. Może jeszcze wspomnę, że czytałam tę książkę przez jakiś czas po angielsku i po polsku. I o ile ta angielska wersja była o wiele łatwiejsza do czytania i tak powiedziałabym ładniej napisana, to okazało się, że bardziej odbiega od oryginału. Natomiast polska tak trochę kurczowo trzyma się tego oryginału, ale no jest wierniejsza, ale też przez to ciężej się ją czyta, bo czasami trochę są niezgrabne sformułowania, składnia jest taka troszeczkę nienaturalna po polsku. Przeczytałam też Kiedy wybuchnie wojna i ta książka była na mojej liście najlepszych książek roku 2023. To jest opracowanie historyczne mówiące o okresie od stycznia 1938 aż do Układu Monachijskiego, kiedy Czechosłowacji zostały zabrane duże tereny na rzecz oczywiście III Rzeszy. Trzecia Rzesza, jak wiemy, w tamtą stronę. I więc jest to książka o tak naprawdę intrygach politycznych, o układach politycznych, o różnych zagrywkach i narosłej sytuacji w Europie, która doprowadziła do tego, że ten układ miał miejsce.
A ja muszę powiedzieć, że nie jestem jakąś wielką fanką książek politycznych. I jakbym wiedziała, że o tym jest, to chyba bym jej nie przeczytała. Ale okazuje się, że autor był w stanie nadać tym machinacjom taki bardzo ludzki wydźwięk. A jednocześnie nie przekracza swoich kompetencji jako historyka, nie wymyśla sobie tego ludzkiego aspektu, nie fabularyzuje historii dla nas z gawiedzi, tylko po to, żeby się lepiej czytała. To połączenie rzetelności historycznej z jednak elementem zrozumienia dla postaci historycznych jako ludzi, którzy żyli, mieli poglądy, nie lubili niektórych, a innych lubili bez powodu, sprawiło, że ta książka była fascynująca i wciągająca i czytało się ją jak thriller. Być może niektórym osobom może się ona wydawać zbyt szczegółowa, bo rzeczywiście co kilka dni jacyś tam politycy się spotykają, coś się dzieje i to wszystko nam Majewski opisuje, ale dla mnie nie, wręcz odwrotnie, bardzo mi to pasowało. Tym bardziej, że te wydarzenia są opisywane w bardzo małych rozdziałach, więc miałam poczucie, że naraz nie dostaję zbyt dużo informacji, a wszystko mi się to układa bardzo pięknie w logiczną całość. Następnie przeczytałam Kocią kołyskę Vonnegutta na Nieśmiały klub książki u Ady na Instagramie. No i tam czytaliśmy, pogadaliśmy już o niej, więc już trochę mam poczucie, nie ma o czym rozmawiać. Ale oczywiście was tam nie było, więc tak, porozmawiajmy. O czym ta książka jest? Ciężko jest opisać fabułę. Tak mniej więcej o człowieku, który postanawia pisać książkę o ojcach bomby atomowej i to go doprowadza do takiej trójki rodzeństwa, które to okazuje się, że mają pewien klucz do kolejnego Armagedonu, tak to nazwijmy. I następuje karuzela najróżniejszych wydarzeń, która to karuzela tak naprawdę dla Vonnegutta jest trochę wymówką tylko, żeby powyśmiewać się z przywar i amerykańskich, i ogólnoludzkich i skrytykować różne postawy i osiągnięcia cywilizacji, takie jak broń masowego rażenia, kapitalizm, no i przeróżne. Wszystko to oczywiście, jak to u Vonnegutta, jest utrzymane w takim absurdalnym klimacie i w prześmiewczym tonie. Albo wam to pasuje, albo mnie, albo albo wam, albo mnie. Nie ma opcji, że nie pasuje. No, mnie akurat pasuje. Lubię tę jego prześmiewczość mimo wszystko. Ja rozumiem, że ona jest taka nihilistyczna, bo on właściwie ze wszystkiego, po wszystkim jedzie, porówno, ale dla mnie jednak pomimo wszystko w tym się kryje jakaś taka, jakieś ziarno zrozumienia i współczucia dla drugiego człowieka. Że pomimo tego, że nic się temu Vonnegutowi nie podoba w nas, ludziach, to on i tak nas jednak docenia i nie skreśla nas zupełnie. Następnie przeczytałam Ducks, Two Years in the Oil Sands. Autorką jest Kate Beaton. I ona napisała komiks o swoich własnych doświadczeniach, o tym jak pojechała dorabiać sobie po studiach na pola naftowe w centralnej Kanadzie. Prawie sami mężczyźni, bardzo niewiele kobiet, zamknięty obóz, ludzi mieszkających przy polach naftowych, którzy praktycznie nigdy nie mają kontaktów z zewnętrznym światem. Kate Beaton opowiada o tej toksycznej kulturze, która wytwarza się w takim miejscu. Pokazuje, jak zmienia się człowiek, żyjąc dłuższy czas w takim odosobnieniu. Właśnie jak jest samotny, jak mężczyźni stają się strasznymi oblechami. Musiała się borykać bardzo, bardzo często z molestowaniem. Ale też nie jest tak, że jest to komiks, który pokazuje ją jako ofiarę, a mężczyzn jako potwory. Myślę, że siła tego komiksu polega na tym właśnie, że ona dostrzega w tych mężczyznach człowieczeństwo mimo wszystko. Zdaje sobie sprawę z tego, że oni również mają swoje problemy, a przy tym ich nie usprawiedliwia, więc jest to portret zniuansowany, i dzięki temu pogłębiony,
pokazujący wiele aspektów życia w tym obozie i wiele jego konsekwencji, często wzruszający i napisany z dużą wrażliwością. Następnie przeczytałam portret artysty z czasów młodości, Jamesa Joyce'a. To jest oczywiście irlandzki pisarz, który tworzył na początku XX wieku, a to jest jego pierwsza wydana powieść. Wcześniej wydał tylko zbiór opowiadań. I no, widać, że jest w niej coś bardzo młodzieńczego, chociażby to, że jest ona bardzo autobiograficzna. Zmienione są tutaj imiona. Nasz główny bohater nazywa się Stephen Dedalus, ale jednak ma on bardzo wiele wspólnego z autorem. I jest to opowieść o jego drodze do wyzwolenia artystycznego, do świadomości artystycznej. Od dzieciństwa aż do tak około 20 roku życia. I jest ona chronologiczna, ale raczej nie spodziewajmy się jakiejś takiej fabuły, która nas będzie przeprowadzać i w jakiś sposób na końcu się zawiąże. Raczej przeprowadza nas przez tę powieść tematycznie James Joyce. Kolejne etapy młodości to kolejne etapy odkrywania siebie i odkrywania jakichś aspektów swojego życia, swojej psychiki i być może odrzucania ich później, a być może zachowywania ich na zawsze. No i mówiłam Magdzie, że to jest książka moim zdaniem dla ludzi, którzy mają ochotę czytać Boga urojonego i w dalszym ciągu ich temat kryzysu wiary nie nudzi. Mnie nudzi, tym bardziej, że tutaj zajmuje bardzo dużo miejsca, ponieważ dla Irlandczyków katolicka wiara jest tak samo ważna jak dla Polaków, więc kryzys tej wiary jest oczywiście proporcjonalnie wielki. Więc powiedziałabym, że to jest książka dobra, dobrze napisana, stylistycznie dobrze napisana, przemyślana, natomiast dla mnie męcząca i nieszczególnie zajmująca i nie mogę powiedzieć, żebym była nią jakoś zachwycona. Następnie przeczytałam The Robin, an autobiography. Tak to się nazywało? A biography. Raczej Robin nie napisał swojej autobiography. The Robin, a biography by Stephen Moss. Książka popularno-naukowa o rudzikach. Rudziki dla Brytyjczyków są o wiele ważniejszymi ptakami niż dla nas. I to jest taka malutka książeczka, która pokazuje, jaki jest cykl życia rudzika. Mówi też o pewnych ciekawostkach związanych z, nie wiem, z etymologią tego słowa angielskiego robin, obecnością tego ptaka w kulturze. Osią jest właśnie ten cykl życia. Mamy rozdziały od stycznia do grudnia i po kolei co tam ten rudzik robi w tych miesiącach. Czasami bardzo niewiele, więc trzeba było wsadzić dużo innych ciekawostek. No i ogólnie nie jest to jakoś niesamowicie rozbudowana książka. Jeśli znacie się na ptakach, to zapewne będzie dla Was nudna. Ja się nie znam, więc dla mnie była przyjemna. Sporo się dowiedziałam, nigdy się nie zastanawiałam właściwie, co robią ptaki, które nie odlatują na zimę, jak sobie radzą, co jest dla nich ważne i tak dalej. Więc no, przyjemna, spoko. Bardzo przyjemny jest styl autora, który jest taki trochę humorystyczny, ale też nie wali żarcikami na prawo i lewo, że więcej żartów niż treści. Taki łagodny angielski humorek, tak bym to nazwała. Także to było też na plus. Następnie przeczytałam Ugotować niedźwiedzia. To jest szwedzki kryminał historyczny, osadzony w XIX wieku, daleko na północy. Tę książkę wybrała mi Krysia do przeczytania w roku 2024 i ona mi się nie podobała. Otóż dlaczego? W skrócie powiedziałabym, że nie kupowałam jednak tego narratora. Naszym detektywem w tej oto powieści jest pastor, prawdziwa postać historyczna. Pastor, który wierzy w odrodzenie wiary protestanckiej i wręcz cały ruch powstaje wokół niego odrodzenia właśnie tej wiary, a jednocześnie interesuje się botaniką i przez to ma taki świetny zmysł obserwacyjny i ten zmysł obserwacyjny pomaga mu rozwiązać zagadkę
morderstwa. Naszym narratorem przez większość czasu jest Yusi, tak się chyba nazywał. To jest taki młody chłopak, który jest samym. Pastor go przygarnął, uczył go pisać, czytać i tak dalej. I stał się jego przydupasem, stał się jego pomocnikiem. Narracja tego Yusiego, ponieważ on wychował się bez, powiedzmy, cywilizacji, czyli jest osobą niewykształconą, jest pełna takich zaskakujących metafor. Powiedziałabym, że jest bardzo liryczna, bo jest dużo porównań i metafor, które przyrównują wszystko cywilizacyjne do jakichś elementów natury. Literka O wygląda jak leżący wąż, rozumiecie, tego typu rzeczy. I ja na początku to kupowałam. Okej, Yusi jest taki wychowany w tej naturze, w związku z czym wszystko mu się z tym kojarzy. Spoko. Dla mnie problemy zaczęły się wtedy, kiedy będąc w głowie Yusiego, nagle dostawaliśmy myśli pastora, które nie wiadomo skąd się tam wzięły, ponieważ Yusi nie miał do nich dostępu. Również będąc w głowie Yusiego, czasem Yusi był taki naiwny jak dziecko, a czasem sypał wiedzą, którą skądś zdobył i nie byłam w stanie stwierdzić w takim razie, w którym momencie swojego życia Yusi wspomina te wydarzenia? Czy on je pisze w czasie, kiedy one mają miejsce i jest osobą, która jeszcze niewiele wie? Czy jest osobą już starszą, która tylko wspomina swoje dzieciństwo? To w takim razie dlaczego cała narracja nie jest napisana z perspektywy osoby, która więcej wie i ma większe doświadczenie życiowe? Była dla mnie ta narracja niespójna, tym bardziej, że później przyszły rozdziały z perspektywy pastora, który myślał w bardzo podobny sposób, bardzo podobnymi metaforami, na inne tematy, ale styl bardzo podobny. Również jest to książka taka bardzo skandynawska pod tym względem, że jest bardzo naturalistyczna. Tam po prostu flaki, pot, krew, wszystko się leje. Ciągle Yusi nam opowiada, kto ma smary w nosie, a ktoś jest spocony, a ktoś śmierdzi. Nie jestem w ogóle fanką takich zabiegów. Nie robi na mnie wrażenia... No nie mogę powiedzieć, że nie robi na mnie wrażenia, kiedy ktoś opisuje jakieś takie straszliwe rzeczy, straszliwą przemoc, bo tutaj również straszliwa przemoc jest opisana. Natomiast nie lubię, kiedy ktoś próbuje opisem wywołać we mnie fizyczną reakcję obrzydzenia. A przy tym nie miało to dla mnie sensu, że Yusi się skupiał na takich rzeczach. Yusi wcale kwiatkami nie pachnie sam. Miałam poczucie, że te opisy tych właśnie wydzielin są tylko i wyłącznie dla mnie jako czytelnika, żebym ja się obrzydziła. No, takie miałam poczucie, że autor tak nie do końca zastanowił się nad tym, kto właściwie pisze tę książkę. I czytając Ugotować Niedźwiedzia, bardzo często zestawiałam ją w głowie właśnie z tą oto, czyli Zimowy Monarcha Bernarda Cornwella, gdzie autor doskonale zdaje sobie sprawę, kto pisze jego książkę, kiedy i dlaczego. Okazuje się, że jestem wielką fanką pierwszoosobowych narracji ludzi, którzy patrzą wstecz na swoją młodość oczami dorosłego, doświadczonego człowieka, oceniają, co wtedy robili i co się działo. Bo naszym narratorem jest Dervul, który teraz jest starszym mnichem, spędzającym ostatnie dni życia w klasztorze, a kiedyś był wojownikiem i królowa obecna, młoda kobieta, która nie zna dawnej rzeczywistości przedchrześcijańskiej, prosi go o napisanie prawdziwej historii króla Artura. Wszystko to osadzone jest w wieku około V, czyli w czasach właśnie przemiany z celtyckiej Brytanii na anglosaksońską, więc ma to sens, że nasza królowa nie zna celtyckich zwyczajów, nie zna celtyckiej religii i Dervul opowiada taką gawędę o tym, jak dawniej się żyło, jakie były zwyczaje, jak się ubierano. Jest to książka dość opisowa, historyczna tak naprawdę. Pamiętam, że Marcin mi ją polecał jako
książkę fantasy, ale to fantasy, element fantasy jest tylko taki, że jest tu król Artur. Natomiast nie spodziewajcie się żadnej magii ani niczego. Jest to bardzo osadzone w researchu historycznym i opisowe właśnie po to, żeby ten research nam przekazać. I ja zazwyczaj nie lubię takich książek, gdzie ciągle mi mówią, jak ktoś jest ubrany i jak wygląda budynek. Ale tutaj jest to opisane tak dobrze, tak naprawdę wprowadza nas w klimat tej epoki, że zupełnie mi to nie przeszkadza. Mogłabym słuchać tej gawędy Derwilla bez końca. Poznajemy wszystkie te postaci dogłębnie, że rzeczywiście są one dla nas ludzkie. Także można się zaangażować w historię tych osób. Bo wydaje mi się, że to nie jest łatwe, żeby takie osoby mieszkające w takich straszliwie zamierzchłych czasach jednak opisać w ten sposób, żeby pasowały do swoich czasów, ale żeby też nie były dla nas zupełnie obce i niemożliwe do zrozumienia. Tutaj jest ten balans moim zdaniem idealnie wyważony. Bardzo mi się podoba ta książka. Polecam, ale pod warunkami takimi, że nie przeszkadzają wam opisy i wolna narracja. Kolejną książką poleconą mi przez was na 2024 rok, a konkretnie przez Edzie, Byli dorośli Mary Oper. Jeśli ktoś jakimś cudem nie wie, co to za książka, norweska, współczesna książka o tym, jak kobieta przyjeżdża do domku na wsi, który ma razem ze swoją siostrą i swoją matką i tam rodzina spotyka się z okazji urodzin tej matki. To jest książka napisana w narracji pierwszoosobowej i czytając ją byłam dość sfrustrowana, bo widziałam tam właśnie takie elementy ciekawe. Pokazuje nam się prawdziwe, takie nieudekorowane, wstydliwe myśli tej Idy, która no naprawdę jedzie po bandzie, jeśli chodzi o krytykę wobec innych, użalanie się nad sobą. Pokazana jest dynamika pomiędzy członkami rodziny. Myślę, że jest bardzo dobrze oddana, szczególnie konwersacje, które mogłyby się odbyć rzeczywiście w prawdziwym życiu. Ale miałam takie poczucie, po pierwsze, że była trochę nudna, bo brakowało mi napięcia. Pod koniec to napięcie się pojawiło, bo rzeczywiście tam już Ida odwala nieźle, ale powiedziałabym, że ono było takie powierzchowne. To znaczy, czułam tylko napięcie związane z tym, że ktoś robi coś cringe'owego w mojej obecności. Coś tak jakby ktoś opowiedział mi w sklepie, w sensie komuś innemu, a ja bym podsłuchiwała historię o tym, jak prawda, coś okropnego zrobił w swoim życiu. Natomiast nie czułam emocjonalnego zaangażowania, co było związane z tym, że wydawała mi się mało finezyjna ta książka. Styl taki miałki był, taki pamiętniczkowy. Też nie mogłam do końca zrozumieć, dlaczego to jest czas teraźniejszy, skoro jest to napisane jak pamiętnik. To powinien być może czas przeszły, żeby bardziej pasowało do pamiętnika. I jakby treściowo widziałam, że tam są bardzo emocjonalne rzeczy powiedziane w tej narracji Idy, ale stylistycznie ja tej emocji nie widziałam. Natomiast problem polega na tym, że bardzo wiele z tych moich zarzutów wobec tej książki ma dość duży związek z polskim przekładem. Bo później, jak już przeczytałam ją po polsku, znalazłam cytaty po angielsku i później znalazłam całą książkę po angielsku, a później, żeby sprawdzić, czy się może nie mylę, to jeszcze znalazłam ją po niemiecku i po hiszpańsku. I okazało się, że ma to sens w innych przekładach, że książka jest napisana w czasie teraźniejszym, ponieważ te emocje, wspomnienia Idy są tam napisane strumieniem świadomości, którego w polskiej wersji nie ma. Są tu takie bardzo długie zdania, wypowiedziane wręcz jednym tchem i wewnątrz tych zdań narasta to napięcie emocjonalne. Ida tak jakby wyrzuca z siebie te negatywne emocje i wtedy to nagle miało dla mnie sens, że ona tak się użala, że ona takie rzeczy mówi. Nie jestem w stanie ocenić tej książki trochę, bo być może gdybym ją przeczytała od początku po polsku, po angielsku, to podobałaby mi się o wiele bardziej. No a doświadczenie miałam takie, jakie miałam. A na koniec krótko powiem o krótkim komiksie. Nazywa się A Gift for a Ghost. Autorem jest Borja González. To jest hiszpański komiks, który nie ma polskiego przekładu. Jest on, tak jak powiedziałam, bardzo krótki i ślicznie narysowany. Takie
bardzo takie pełnokrwiste, takie bardzo kolorowe, surrealistyczne trochę rysunki. Przyjemnie się bardzo patrzyło na każdą stronę. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, o historię, o emocjonalne zaangażowanie, no z tym gorzej, bo szczątkowe były bardzo. Jest to historia, w której przeplatają się losy dziewczyn, które zakładają punkowy zespół współcześnie i dziewczyny, która mieszka gdzieś w połowie XIX wieku. I ich czasy w jakiś sposób się łączą, trudno powiedzieć dokładnie jaki, jest to ledwie liźnięte, również charakteryzacja wszystkich tych postaci jest ledwie liźnięta. Pomysł jest ciekawy, ale wykonanie tak naprawdę opiera się tylko na wizualnych przesłaniach, bardzo mało na jakimkolwiek tekście, który miałby sens. Gdybym zapłaciła za ten komiks, to chyba byłabym rozczarowana, ale ja miałam go w subskrypcji na Everandzie, bardzo szybko go przeczytałam, więc było to przyjemne, ale nie mogłabym powiedzieć, że go polecam. No i to wszystko, powiedzcie mi, co wy myślicie na temat czegokolwiek, co wy czytaliście przez te miesiące, kiedy mnie nie było, co wam się podobało, co wam się nie podobało, czy któreś z tych książek czytaliście, pewnie czytaliście dorosłych, pewnie macie inne poglądy na ten temat, możecie się wypowiedzieć. Na razie, do zobaczenia, cześć!